Bodysuit RXF-91 Silhouette Gundam. Jest to model z linii towarzyszącej mandze Silhouette Formula 91, kalendarz uniwersalny 123, wydany w roku 92, rzecz jasna w Japonii, jako któryś tam model z kolei. Niestety już nie mam pudełka, więc wam nie powiem dokładnie, kiedy to było. Tak prezentuje się okładka instrukcji. No i podobnie jak w wypadku Cluster Gundama, mamy tutaj do czynienia ze zbudowanym modelem pokazanym w jakiejś tam akcji. Tak wygląda z tyłu color guide, czyli jakich farb należy użyć, żeby ten model wyglądał jak ma wyglądać, plus rzecz jasna, gdzie i jakie naklejki należy nakleić. Tak wyglądał w tym ten Gundam w mandze. Tu mamy krótką historię. Był to lead Gundam tej mangi, którą poruszał się główny bohater o wdzięcznym imieniu Tokio. Rzecz jasna, jak wspominałem wcześniej, z mangą spokojnie można się zapoznać, ponieważ nie ma problemu, żeby ją przeczytać po angielsku. Tak prezentuje się model zbudowany przeze mnie. I jakby to powiedzieć, dużo już powiedziałem na temat rozwiązań technicznych w klasterze, więc nie będę się tutaj specjalnie powtarzał. Mamy do czynienia z konstrukcją bardzo podobną. Do tego jest to model przypominający swoją konstrukcją F-91 Gundam. Ponieważ mamy tutaj takie same te płatowe takie silniki, które mieliśmy w F-91. Także mamy tutaj również takie dwa działa na wysiągniku, dwa beam sabery. I jeśli chodzi o samą motoryczność MESA, no to jest taka typowa dla obecnych high grade'ów. To jest model rzecz jasna w skali 1-100, ale to jeszcze przed wprowadzeniem zarówno high grade'ów, jak i master grade'ów. Mamy tutaj trochę tych panel linerów do porobienia, no i rzecz jasna tony naklejek. Główną wadą tego modelu jest to, o czym już wspominałem trochę w klasterze, to fakt, że niestety z powodu ilości, a także wyglądu niektórych naklejek, to niestety Silhouette Gundam no, jest bardziej mam tutaj większe uczucie zabawkowości. No tutaj akurat użyłem markera w tym miejscu i tutaj mamy tą właśnie taką naklejkę, która no, daje to wrażenie, że to jest po prostu, to nie jest model, to jest po prostu zabawka. Taką, którą kupiliśmy, coś w stylu, nie wiem, mi się to strasznie kojarzy ze Toy Story, bardzo kojarzy z Toy Story i z tym, z Buzzem i tym jego naklejką pod tym komunikatorem na ręce, więc no niestety nie popisali się, jeśli chodzi o te naklejki, no ale cały czas należy wziąć pod uwagę, że model pochodzi z początku lat 90. On jest wręcz bodajże starszy nawet niż Cluster. Co prawda pewnie cała linia wychodziła gdzieś pod koniec lat 92 roku. No i przez to Cluster jako późniejszy model trafił już do sklepu w 93 roku. No, upewnię się to, kiedy będę po prostu składał już Neo Gundama, który też był lead Gundamem w tej mandze. Jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie, jakie otrzymujemy do modelu, no to jest rzecz jasna jedno działko naramienne, które umieszczamy na prawej ręce. I również mamy klasyczną tarczę energetyczną, bardzo przypominającą tą, którą mamy w Cluster Gundamie. Ale w przeciwieństwie do Cluster Gundama, tutaj to gniazdo jest dużo, dużo fajniejsze. Mamy takie okrągłe z takim miejscem na bolec, gdzie układamy tą tarczę. Jasne, wada tego rozwiązania jest taka, że jak chcemy Silhouette Gundama pokazywać bez tej tarczy, no to niestety on ma wtedy taki duży kołowy otwór, co nie prezentuje się specjalnie ciekawie, no to dlatego musimy bez wątpienia korzystać z tarczy. Tarcza wygląda, prezentuje się w ten sposób. No jest w zasadzie identyczna do tej, jaką mamy w Cluster Gundamie. To samo rozwiązanie, czyli generator plus dwie beam shieldy. Dodatkowo mamy rzecz jasna dwa beam sabery.
Niestety, podobnie jak w przypadku Clustera, również dwa Beam Sabery mamy w dwóch częściach, można powiedzieć. Jedna część to są rękojeści, które wkładamy tutaj na plecy Gundama, a drugie Beam Sabery to są niestety całe z jednego kawałka plastiku. I znów, niestety, o ile w przypadku Cluster Gundama otrzymaliśmy po prostu jeden kawałek z przezroczystego plastiku, tutaj mamy do czynienia z jednym kawałkiem białego plastiku. Szkoda, wielka szkoda. Tak wygląda niepomalowany miecz, wycięty z ramki. A tak wygląda już trochę podratowany markerami. Tu użyłem jasnego markera plus trochę panel liningu na rękojeść, żeby to jakoś tam wyglądało. Ale szczerze powiedziawszy, poza tym, że rzecz jasna otrzymujemy z Beam Sabera w starym, niezbyt dobrym moim zdaniem stylu, to jednak ma on trochę zalet. Główną taką zaletą tego miecza jest ta rękojeść. Bardzo mi się podoba. No, rzecz jasna, pomaga trzymać to Gundamowi. Mam nadzieję, że mi się uda mu tą mieczyk jakoś włożyć, bo niestety mamy do czynienia z tymi samymi strasznymi manipulatorami, ale nie, udało się, nie ma problemu, trzyma miecz całkiem zgrabnie, więc go pozbawmy, włożmy mu tutaj. Okej. A do drugiej ręki włożymy najbardziej ikoniczną broń każdego porządnego Gundama, czyli Beam Rife. Beam Rife prezentuje się w następujący sposób. Jest to w zasadzie doskonale odwzorowane to, co pokazuje color guiding i tak dalej, ponieważ mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z pomalowanym tym elementem. Reszta jest w tym samym kolorze, co jest plusem, ponieważ nie trzeba tutaj wykorzystywać masy markera. Załóżmy tą broń. Beam Rife'a dzierży, no cóż, w tym sam sposób jak Cluster Gundam, czyli niezbyt pewnie, dlatego ja w ogóle nie używam tego Beam Guna na półce, wolę korzystać z pozostałego uzbrojenia. Też z tego powodu, że no, niezbyt mi się podoba design tego działka. To działko wygląda no, trochę zbyt staroświecko. Nie miałbym problemów, gdyby takiego Beam Rife'a używał RX-78-2 czy GM, ale no nie Gundam, który ile? 90 lat? Nie, no przesadzam. 80 tak naprawdę, 30, no 50 lat po wydarzeniach z wojny jednorocznej korzysta z Beam Guna, który wygląda no jakby był trochę przedpotopowy. No dlatego raz, że Gundam niechętnie chce z niego korzystać, a dwa, no nie wygląda najlepiej, no to dlatego trzymam go razem z Beam Saberami w dedykowanej dla niego torebce próżniowej. Więc tych elementów w ogóle nie używam. Ani Beam Sabera, który jest tutaj, ani Beam Rife'a, który wygląda jakby był przedpotopowy. Ale jego głównym uzbrojeniem, no to są te takie same działka jak w wypadku, czy bardzo podobne działka jak w wypadku Gundama F-91. Czyli mamy do czynienia z tymi takimi przymocowanymi na stałe działami. Bardzo mi się podoba ta rękojeść, która się tutaj wysuwa. Więc naprawdę tutaj zadbali o szczegóły. Rzecz jasna, wszystko to jest strasznie poobklejane. Tutaj był użyty marker na tych elementach, żeby to nie było z jednego koloru plastiku. I podobnie jak w wypadku F91, wysuwam w ten sposób. I teraz, jak komuś się chce, można ustawić mu manipulatory w ten sposób, żeby trzymał za te rękojeście. Wysuńmy drugą. No i trzeba przyznać, model się trzyma, czyli typu, że jak coś tam ustawiamy, to się nie rozpada, dużo lepiej niż jego młodszy brat Cluster, młodszy z tego powodu, że wyszedł wcześniej
że wyszedł później w linii. Chociaż prawdopodobnie mówię, no to te wszystkie modele były zaprojektowane mniej więcej w tym samym czasie. No niestety ciężko mi tutaj jakoś to poustawiać. O, udało się, ale za to wyskoczył z tego. Wyskoczył z gniazda tutaj. Kto jest na takim bolcu, na takim gnieździe kulkowym, więc rusza się to całkiem żwawo i nie ma z tym większego problemu. Oho, tu nie zauważyłem, że mi kapłaka farba podczas malowania. Mówi się, kurde, trudno. Próbujemy mu coś tutaj ustawić. Może pozbawimy go na razie tarczy, żeby mieć miejsce. Jeśli chodzi o samą magę, to sobie tam coś poprzypominałem. Tam była akcja z tym Zion Mars, którym teoretycznie dowodził swego czasu Johnny Ride. Kurde, jak on się nazywał? Ja pierdzielę. To była jedna z moich ulubionych postaci Wojny Jednorocznej. Czy zapomniałem, jak się nazywa? No dawno ten. Johnny Liden. O, przypomniałem sobie. Johnny Liden podobno dowodził Marsem. I tam właśnie pojawia się nawet Gera Doga w tej mandze. Dziewczyna zresztą pilotuje. Ona pewnie w pewnym momencie też siada w kokpicie właśnie Silhouette Gundama. Silhouette Gundam również otrzymuje taką swoją wersję odświeżoną. Ona się nazywa Silhouette Gundam LXF-91Kai. Również wyszedł ten model w tej serii. Zapomniałem o nim wspomnieć. Ja go nie kupiłem. To jest podstawowy Silhouette Gundam. On tam się różni drobnymi elementami. Ma bodajże chyba Core Fightera. I ma inne te, i ma inne, inaczej rozwiązane, nie ma Core Fightera, i ma inaczej rozwiązane te, na ramienniki, inne są naklejki, różnie go oceniam, czasami uważam, że wygląda nawet dużo lepiej niż standardowy Silhouette, a czasami uważam, że jednak gorzej. Ostatecznie jakbym miał oceniać Silhouette Gundama, no to szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że chyba mimo wszystko jest lepszy niż Cluster, szczególnie dzięki tym działom. Minus jest taki, że niestety model jest za bardzo zabawkowy z powodu ilości tych wszystkich naklejek. Gdyby ich było trochę mniej, albo gdyby były dużo lepiej rozwiązane, na przykład tak jak w Clusterze, no model by wyglądał znacznie lepiej. I no, na pewno byłby moim faworytem póki co w tej linii. Na razie, no to mówię, obcuję z Clusterem, to jakbym wolał Clustera, a jak obcuję z tym, no to jednak wolę Silhouette Gundama. Postawmy obok tego Clustera. Cluster bodajże był tym złym Gundamem. Latali nim goście z Federacji Ziemskiej, no bo wiadomo, Federacja Ziemska jest zła w pełni i zawsze będzie zła. No i no niestety Cluster mi się jakoś tutaj rozklastrował i nie chce trzymać tego cholernego plecaka, nie wiem czemu. Wcześniej trzymał się bardzo dobrze, a teraz no właśnie jak widzicie, wszystko od niego odpada. Więc tutaj kolejny punkt dla Silhouette Gundama, który po prostu jest modelem dużo bardziej stabilnym, mniej od niego odlatuje w sposób taki no denerwujący. Kolorystycznie no to ten Silhouette Gundam jest bardziej nawiązuje do takich klasycznych gundamowych kolorów, takich miał LX-78-2. Cluster już ma więcej tego niebieskiego. No, jak mówię, Silhouette Gundam jest tym main Gundamem, przynajmniej na początku historii Silhouette Gundam. Generalnie oba modele są do siebie bardzo zbliżone, zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem rzeczy, które mnie w nich irytują. Cluster wypada trochę gorzej, bo nie wiedzieć czemu, odkąd zacząłem z nim obcować ostatnio, jak nagrywałem recenzję, to zaczął się nagle dziwnie rozpadać, a wcześniej nie miał tego typu zachowań, za to Silhouette Gundam, no po takim dłuższym czasie przerwy od obcowania z nim, no to muszę powiedzieć, że wypadł dużo lepiej niż go zapamiętałem. Tutaj również możemy na przykład odsunąć, więc tutaj tych elementów, które my możemy w Silhouette Gundamie ruszać, jest znacznie więcej. Zarówno możemy tutaj
ustawiać sobie te płyty. No i rzecz jasna tutaj te dodatkowe dopalacze, które tu, te dodatkowe dysze, które mamy w nogach, które niestety wyglądają dosyć fatalnie. Może kiedyś, jak naprawdę nie będę miał nic kompletnie do roboty, ale to kompletnie nic, na przykład padnie mi internet, padnie mi komputer, to może się zdecyduję, żeby usunąć te naklejki i coś tam przemalować. No ale mówię, no zazwyczaj mam te klapy tutaj zasłonięte, więc nie widać tych strasznych naklejek. Tym bardziej, kto ustawia swoje modele z tyłu. Jak cała linia póki co prezentuje się naprawdę bardzo solidnie, zważywszy na fakt, że to są bardzo stare modele. Mówimy tu o modelach z początku lat 90., więc to jeszcze nawet przed high grade'ami 1.100. Rozwiązania przy... To jest takie... Mamy tutaj też trochę tych rozwiązań przedpotopowych, takich znanych z tych strasznych modeli z F91, które będą mi się śniły chyba do końca życia po nocach. A w wypadku tutaj na przykład tak samo rozwiązany manipulator jest, ale mimo wszystko dużo lepiej działa, więc to jest na duży plus. Dodatkowo podobnie jak w wypadku, może poczekamy na ostrość, o ile ona przyjdzie. Przyszła ostrość? Przyszła. Podobnie jak w wypadku Cluster Gundama, tak samo w Silhouet Gundamie, gdzie, o, jest. Podobnie jak w Cluster Gundamie, jeśli chodzi o oczy, to również w modelu dostajemy kawałek po prostu zielonego, przezroczystego plastiku, który musimy sobie pokolorować, żeby była przynajmniej przerwa między tymi i ta głowa wyglądała bardziej gundamowo, a nie jakiś dziwna głowa z, powiedzmy, z Transformers G1. Tam też były takie pojedyncze okulary przez całą twarz. W porównaniu do innych modeli, no to przy okazji Clustera, no widzieliście, te modele są w zasadzie tak samo wielkościowo, ale żeby się utwierdzić, no to może nie będę, albo złapię za ramię Clustera, bo przynajmniej mi się w ten sposób nie rozsypie, teoretycznie. Nie rozsypał się. Czyli Ultra Magnus, RC Prime, Cobra Commander, no i marki Bandai, czyli Zaku 2 F2 wersja High Grade. Podobnie, to jest skala 1.144, to jest skala 1.144, tu mamy skalę 1:100. W wypadku, w porównaniu do takiego normalnego 1:100, ciężko mówić o normalnym 1:100, jeśli chodzi o Gundama, bo 1:100 to jest po prostu skala. O, a tak wygląda w porównaniu do RX78 2 z wersja 1.5, One Year War Damage. Więc tak prezentuje się Silhouet Gundam. Naprawdę bardzo przyjemna figurka. Podobnie jak w wypadku Cluster Gundama, no to kwestia to, czego szukamy. Jakbym miał, szczerze powiedziawszy, w tej chwili wybierać między Clusterem a tym, wybrałbym mimo wszystko Silhouet Gundama. Bardziej mi, przede wszystkim na fakt, że po prostu dzieje się na nim trochę więcej, ma tego uzbrojenia więcej i przy okazji trzyma to uzbrojenie bardziej pewnie. Można to bardziej fajnie wyeksponować bez obawy o to, że na przykład z pleców nie odpadnie mu Core Fighter. No i tu pojawia się moja po prostu obawa przed RX-99, czyli Neo Gundamem, który kończy tą mini serię, ponieważ on również ma ma Core Fightera z tyłu, więc też możliwe, że podczas recenzji sporo będzie z tyłu od niego wypadać. Jak mówiłem, też poprawiłem się, że ta linia ma jeszcze jeden na pewno model, czyli Silhouet Gundam Kai. Samą mangę, bo tak sobie ją przypomniałem, nie jest to nic nadzwyczajnego, takie trochę typowy, trochę zapychacz przy okazji premiery F91 Gundama, ale warto nawet go chyba, nawet warto ją się z nią zapoznać. Jest całkiem śmieszna. Szczególnie, że pojawia się na przykład Zion Mars. Nie? No to tyle. Dziękuję za uwagę. Następnym razem zajmiemy się
Neo Gundamem. Dajcie znać, czy wam się podoba ten nowy styl kręcenia tych recenzji. Czy lepsza była kanapa, czy jednak ta, czy lepsza była jednak kanapa, czy jednak ta mała ewolucja na białych kartkach? Czy coś jeszcze miałbym poprawić poza tym, że scenariusza jak zwykle nie ma? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.